kasz ten Jacek fuczy po nogach. Jacek! Tutaj jestem, Gosia, ja tu zawsze biegam. Zawsze w niedzielę w tym parku. Przyniosłem taki patyk. Nie wiem w sumie po co, ale... Ten kioszek to mam nadzieję, że nie na mnie. Nie, nie, nie. To na tych wszystkich, którzy są niedobrzy. Ty, ale wiesz co, po zmianie godzin to już teraz na śmiewku ty biegasz? Taki rzezie ten taki w kapucy, co to tak w tych parkach, czy nie tak? Nie wiem co znaczy w kapucach, w kapucy, nie, to w kapturze, nie, dzisiaj bez kaptura jestem. Biegam zazwyczaj, tak, w niedzielę. Zmienialiśmy czas, za niedługo będziemy zmieniać opony. Cześć. Cześć. Powiem ci, że ten kij robi wrażenie. To tak. Można psy? I wilkołaki, i wilki. Dobre. Ja ci powiem, że tak jak mówimy o tym bieganiu i o tej w ogóle takiej, wiesz, sprawności, to ja nie wiem, czy ty wiesz, ale zaraz już w środę mamy, drodzy państwo, dzień kotleta schabowego. I mam nadzieję, że o wszystkich chałupach jakoś i kiszono kapustka i zasmożką sobie możemy zrobić, żeby to święto tak uczcić. Tak, bo zaraz po tym święcie 8 listopada jest Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Wiedziałaś o tym? Tak, no, trzeba mieć dużo siły. Dobre nawyki żywieniowe, tak, spożywanie regularnie posiłków i tak dalej. To już czwartek. Ja to jak pojemy kotletów z kapustą zasmażoną, to potem w czwartek będziemy zaś inne świętować, taki może kapkę zdrowsze, mniej tak, kaloryczne tak. Jedzenie. Najważniejsze, żeby, tak jak powiedziałaś, jeść tyle, jeść tak, żeby mieć dużo siły. A wiecie co, jeszcze wam coś i powiem o tej sile. Bo mężczyźni to są takie najsilniejsze stworzenia świecie. Nie potrzebują kijów. Potrafią przetrwać niezliczoną ilość czasu. Tak, to ja. Mając do dyspozycji jedne piwo i baterki do pilota. Także ja Gosia, ci powiem... ten żart był, no nie wiem, nie będę komentował tego żartu. No, to tak, przechodzimy już teraz tak, do rzeczy. Najlepiej będzie. Niedawno urodziny obchodził Wojciech Legierski z Cieszyna. Z tej okazji cała rodzina dawnych sąsiadów życzy ci zawsze zielonego światła na drodze osobistej, rodzinnej i zawodowej. Szerokości i świetnych warunków, nie tylko atmosferycznych, ale też takich, które służą muzycznej pasji i rozwojowi talentów artystycznych. Spełnienia wszystkich marzeń i dużo zdrowia. 6 listopada urodziny ma Szymon Skowron ze Brzydowic. Życzymy ci, aby wszystkie plany, nawet te wydające się abstrakcyjne, udało się zrealizować. Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia stają się realne. Zdrowia, które pomoże ci w ich realizacji. Oraz pieniędzy, bez których nawet te najwybitniejsze są niczym. I oczywiście przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić. Tego życzą koledzy i koleżanki ze Ślimoków. 7 listopada urodziny ma Jerzy Kawulok z Istebnej. Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka, humoru dobrego, życia kolorowego i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń. Tego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. 8 listopada urodziny będzie obchodził Grzegorz Wojtas z Cieszyna. Z tej okazji dużo zdrówka, powodzenia w każdym działaniu i wiele radości każdego dnia. Tego życzy kolega z ławy szkolnej. I kolejne życzenia od Ślimoków dla Lucyny Cieślar z Goleszowa, która również 8 listopada obchodzi swoje urodziny. Dziś słońce zawitało, by promykami bukiet ci dać. Tak ciepły i słoneczny, w uśmiech serca przybrany. Szczęście w nim schowało, by radość ci dawało. Niech miłość też w nim bywa, byś była szczęśliwa. Dziś twój dzień, więc niech dobrze zacznie się. Koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. A teraz życzenia dla Irminki z Kołobrzegu. Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka, humoru dobrego, życia kolorowego, do zabawy mnóstwo siły, by każdy dzień był radosny i miły. Zdrowia, szczęścia i słodyczy, tego Irminko tobie z okazji urodzin mama z tatą życzy. A teraz uwagę, poprosimy Mariusza i Justynę Sztyprów z Goleszowa, którzy niedawno wstąpili w związek małżeński. Żyjcie w nadziei, wierze i miłości. Cnota niech zdobi mieszkania próg, bo pokój i szczęście tylko tam gości, gdzie w sercach małżonków miłość i Bóg. Przyjmijcie najlepsze życzenia, abyście zawsze potrafili być dla siebie wsparciem w dążeniu do wspólnych celów oraz mieli dla siebie dużo cierpliwości, zrozumienia i uśmiechu. Wszystkiego dobrego
na dalsze wspólne lata życzy koleżanka z Cieszyna, dawna sąsiadka. Już 10 listopada urodziny będzie obchodzić Karolina Kidoń z Ustronia. Z tej okazji cała redakcja OX.pl składa Ci najlepsze życzenia. Wielu artystycznych sukcesów, mnóstwa energii we wszystkich działaniach i poczynaniach scenicznych, także z podopiecznymi. Końskiego zdrowia i niewyczerpanych pokładów dobrego humoru. Wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Idziemy ku chałupie, bo zima jest. Ale to nic nie szkodzi. Czekamy cały czas na Wasze gorące życzenia. Pamiętajcie, posyłajcie na maila życzenia@ox.pl. Tak, Gosia będzie szła spokojnie do domu, ja będę biegł do domu. A popudymy na spacer też jeszcze. Tak, ja będę biegł. Cały czas to powtarzam, żeby sobie dodać czego w sumie tej siły chyba. I oczywiście muzyczny upominek. Zaśpiewa Karolina Kidoń piękną piosenkę z filmu O Polko Kantorze. Do widzenia. Idę skąd, nie wiecie, nie, skąd idę, więc, a czy ja wiem, jak zowią mnie, pytacie się, jak zowią, więc, zakuty łeb, a ja się śmieję, ja znam. Ja znam ostatnie ziemskie łąki, nad kwiatami tam brzęczą złote bąki. Ja się śmieję, ja znam bory i knieje. Ja znam ostatnie ziemskie łąki, nad kwiatami tam brzęczą złote bąki. Ostatnie ziemskie łąki, nad kwiatami tam brzęczą złote bąki, a ja się śmieję.